Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony YouTuber. Zaczynamy kolejny odcinek z Forzy Horizon 2. A tym razem pojedziemy sobie chyba Lamborghini Aventadorem LP700-4. Mamy tutaj mistrzostwa hiperkarami, więc mam tutaj do wyboru parę aut. Tego nie mogę na przykład, no bo on jest tam do ściągnięcia, więc nie dam rady. Ten jest za bańkę, za 800, za 780, 1 080 000 i tak dalej, 380 Hennessy, 830, Lamborghini Veneno, 1 220 000 i ten jest za 280, ale jeszcze dolećmy do końca, 400, 245, 940, 850, Porsche 918 Spyder, więc on jest najtańszy w stawce. Bardzo ładne statystyki, prędkość 8.7, 8.0, 9.3, 10, 9.7, 4WD, S2, 941. Wybieramy Lamborghini. Pięknie się prezentuje w tym pomarańczowym kolorze. Myślę, że nie będę zmieniał koloru. Zostawmy go sobie. O, fajny kolorek też. Wszystko to są kolory producenta, ale dobra, bierzemy pomarańcz. Fajnie, fajnie siedzi. No to go kupujemy. Proszę bardzo. Nie będę go tuningował, jedziemy sobie fabrycznym. Zobaczymy, jak to siądzie. Zrobiłem sobie print screena na tej tutaj wizualizacji, więc już wam tego nie pokazywałem. Czekałem, aż mi się dobrze ustawi auto. Będzie pod miniaturę. No i dobra, wycieczka do San Giovanni. Najlepsze umiejętności. Publiczność oszalała. Na kolejny etap wybierzemy się do San Giovanni. Aha, nie zapomnijcie, że to nie wyścig. Nie śpieszcie się. Rozkoszujcie się jazdą. Ole, on zapieprza. Ja pierdziele, jaka klasa S2 jest szybka. Nawet w serii, on normalnie... Uniknęliśmy zderzenia, ale pięknie się prezentuje, mieni w słońcu, lakierek. Kurka wodna. No dobra, lecimy. Mamy 7,5 km do przejechania. Tak jak my się tutaj bujaliśmy cały czas, jakieś tam klasy C, B, A, no S1 teraz punciaka mieliśmy, ale z przednim napędem, on wiadomo, tam jakoś demonem prędkości nie był. No to teraz w tej klasie S2, no to my tu zamiatamy, kurde, ulicę, tu przeciąg robimy taki przez te Włochy. Włochy. Skręć w prawo. Trabant jedzie. Skręć w lewo. Ale ich zrobiłem w konie. Kurde, no dobra, jedziemy. No i to jest auto. On jest u siebie, we Włoszech. Włoski kurde byk. I to są oasze chyba ostatnie mistrzostwa przed finałem, więc bardzo fajnie się trafiło, że sobie wybrałem właśnie takie auto na ostatnie mistrzostwa. Ole, się tu wbił Ferrarko. No nie, no ta zniewaga krwi wymaga, kurde, gdzie Ferrari lepsze od Lamborghini? Ja jestem team Lamborghini, a wy? Nie możemy... Oj, Bora! Sorry. O nie, deszcz zaczyna padać. Nara. Ile tych trafików tu mi? W ogóle nie nadążam się rozglądać w ogóle po mapie, wszędzie, gdziekolwiek zwiedzać, kurde, z wzrokiem. Ja pierdzielę, jeszcze patrzę mniej więcej, czy jakaś tablica się nie odkrywa, żebyśmy mogli ją sobie zebrać. Nie nadążam. Za 400 metrów skręć w prawo. Mega jestem ciekaw, co będzie. Kurczę, tym finałem. Kolejne Ferrari do pokonania. Skręć w prawo. Nie. Za 200 metrów skręć w lewo.
Ale żeśmy szybko przejechali tą drogę. Ej, zawsze jedziemy chyba z 10 minut, kurde, taką drogę w tych klasach niższych. No my tu przelecieliśmy. No i dobra. 4 wyścigi w mistrzostwach. Dobra, mistrzostwa Hypercar. To już nie przelewki. Chłopaki, którzy nimi jeżdżą, traktują to bardzo poważnie. Myślisz, że sobie poradzisz? No. Jasne, że tak, stary. Wybierz wyścig, aby rozpocząć mistrzostwa. Pytanie. Dobra, tutaj mamy wyścig typu sprint. Wyścig wzdłuż szlaku. I zobaczcie, że beznadziejnie znowu będziemy prowadzeni tutaj szutrami. Tutaj mamy wyścig na torze. Tu jest normalnie po asfalcie. Tu mamy też wyścig po asfalcie. A ten? Szkoda, że tu nie wskakujemy na autostradę. Dobra, no to tak. Zaliczamy sobie tego najbliżej. Będziemy mieli te szutry z głowy. Także daleko tutaj nie mamy do niego. Ale Mercedesik. Ale fajnie wyglądał ten Lambo, kurde, tam z tyłu, zanim w tym deszczu. I takie akurat fajne oświetlenie się zrobiło. Dobra, skup się, kurde, żebyśmy tutaj... O, chociaż ładna pogoda jest na te szutry. Wyścig wzdłuż szlaku. U, kurde, jakie fury, ja pierdziele. Matko Bosko, Częstochowsku. Nagrywa się, panie Jacku. Nagrywa. Ciao. O, jest. Za trzecim razem. Dobra, ale weszło. Dobra, robimy zdjęcia. I będzie z głowy. Hennessy, Venom, McLaren, Noble, Bogatti. Proszę bardzo, kontynuujemy. Odwracamy aparacik i robimy tutaj wszystkie. Hops, 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 hops. 120. Aut już mamy sfotografowane. Lecimy po 140. Kontynuuj. No i kurka wodna. Zobaczmy sobie w ogóle fury, jakie są. U nas w stawce. Carrera. I tutaj tym Koenigseggiem wypluł do przodu. Aj, 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 aj. To będzie problem chyba, co? No będzie problem. Co ty robisz? Ej, nie mogę cofać czasu. Kurde, przez ten tryb fotograficzny. Tak mnie zrespiło z dupy od razu. No nie, dobra. Jestem 12 na 12. Dobra, to lecimy. No musimy odzyskać to. Ale mnie sponiewierało, kurde, tam jeszcze nie mogłem czasu cofnąć i straciłem na tym, oni pojechali, a ja kombinowałem naciskając. Dobra, jedź. Czyli 10% wyścigu? Ach, kurde, musiałem niego przerżnąć, ale już nie mogłem wyrobić, kurde. Ale pierwszy jak odskoczył, ja myślałem, że tutaj jest pierwszy. A pierwszy jest tam gdzieś dalej. Dobra, hamuj, hamuj, hamuj. Skrócik, pyk. I wbijamy się w shooter. Lewy, tnij. 60 w siodle. Front cut. Water splash. Jump. Pamiętajcie, że ja cały czas jeżdżę na tej bliższej kamerze, bo byśmy jechali tak, to troszeczkę by mi było łatwiej, bo bym więcej widział. Ale no, fajnie jest, jak jest auto tak bliżej. Dobra, 70% wyścigu. O kurde, jak tu poprowadzone jest wokół tego zamka. Hej, jak jest dobrze zrobiona ta gra. Zobaczcie te kratki tylne, jak się fajnie zakurzyły. W środku widać, że te klatki się zakurzone takie jakby w środku. W zależności jak tam światło padnie, musicie przyjrzeć się. Tak
kratki w zderzaku. Dużo takich. No nie widać, teraz jedziemy pod słońce, więc jest cień. Ale no trudno, możecie się cofnąć. Ale poszedł w pizdu. No i kolejne zwycięstwo. Dobra robota. Ej, prawie dokręciliśmy 50. poziom. Dochodząc do finału. Myślę, że bym dokręcił, jakbym więcej tu polatał po mapie, porobił te listy życzeń, bo nie robiliśmy jeszcze... właśnie, nie robiliśmy listy życzeń. Nie znaleźliśmy tych aut jeszcze zaginionych i na pewno bym dobił do 50. poziomu, a tak to jeździmy praktycznie czyste wyścigi w sumie. Dobra, dobra, no mamy tutaj obok, to lecimy to. Za 100 metrów skręć w prawo. Blokowisko, kurde, co tu, kurde? Osiedle? Małe. Chłopaki, kurde, siedzą tu na trzepaku? Za 100 metrów skręć w lewo. Panowie, którędy do Baku Bakowa? A tam, gdzie chłopcy stoją. O, dziękuję. Dobra, lecimy. To był tekst piosenki. Nie, panowie, było. Przepraszam, którędy? Coś takiego. Dobra, nieważne. Lecimy. Dobra, nowych fur nie ma. Chyba nie musimy wchodzić w zdjęcia. Cały czas jedziemy tą samą ekipą. Gotowi do startu. Poszli. Fajnie sobie radzi w seryjnym, kurde, setupie. To był naprawdę fajny fur. Kurde, mieć kiedyś w rzeczywistości takie Lamborghini. Ja pierdzielę, super. Zagazować i się lansować. No robić mi tu miejsce, kurde, no ja. Co ty żeś tak zwolnił? Ja pierdzielę, jak ja tu nie chciałem w ogóle hamować. Z drogi, kurde. Oj, już myślałem, że mnie podetnie. Dobra, lecimy. I cyk. Piąteczka i do odcinka. O, tu, tu, tu. Pięknie przełożone. Znowu blokowisko. Trzecinka. Sponiewierało. Ta fizyka nieraz tutaj jest taka dziwna, ale mnie dziwnie podbiło. Dobra, zajedziemy na drogę. Nie chciałem cofać. To fajnie jest lecieć na nas. Pięknie. I sru. Kurde, nie rozbijaj się tam. Ej, ja zobaczę, idziemy w sumie najszybciej. O, shit, jaki rozbity bok. To mówię, jedziemy w sumie w najszybszej klasie i tak naprawdę chyba się nią najmniej rozbijamy ze wszystkich klas, jak dotąd pory jeździliśmy. Kurde, co jest z nim? Chyba mi przerywa gaz, kurde. Muszę przełączyć na benzynę, kurde, bo... I znowu. Bo w sumie jest najmniej sponiewierany. O matko, ale na farcie to zrobiło. Opisówka pod publikę. No i lecimy. Ostatnie okrążenie. To jest zamek. Dobra, 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 zapomniałem, że tu znowu to... No ale fajnie się jedzie tym ambosem. Uuu, wiem, przedzwonię tam.
No dobra, drugi wyścig za nami. Stary, ale nie wpadaj w samouwielbienie. Jeśli chcesz zostać mistrzem festiwalu Horizon, musisz utrzymać ten poziom. A, nie no, jak tak, to w porządku. Maria, ty mi nie mów, co mam robić, kurde. Wszystkie wyścigi wygrywamy, wszystkie. Na pierwszym miejscu. O, nowy Wisp, dawno nie było. Odpalamy. Kura czy komura? Co obstawiacie? Let's go. O ja pierdziele, drobne nawaciki jakieś, kurde, co ja mam sobie za to kupić? Czekajcie, tu jakąś drogę mam do odkrycia przede mną, tu sobie kawałek przejedziemy, hops. O, jednej mniej, 215 na 315, jeszcze 100 dróg nam zostało, proszę bardzo. Czekajcie, w mapkę wejdę, tu mamy. Dobra, no to tędy. Za 100 metrów skręć w lewo. No to jesteś. Co ty robisz? Poszalał. Hypercars. Ostatnie mistrzostwa przed finałem. Ja pierdzielę. Chyba ostatnie, nie? Nie pamiętam, jak było z Punto. Czy nam zostały dwa, czy jedno jeszcze do końca? Kurde, nie pamiętam. A jak wam się podobał w ogóle odcinek z Punto? Zresztą ten pisze, jak wam się podoba. Pamiętajcie właśnie o tych komentarzach, to jest najważniejsze, co możecie, kurde, dać od siebie dla mnie w zamian za moje filmy, kurde, za live'y, za wszystko, co tam sobie wspólnie pogrywamy. No i lecimy po 10 koła, także kopsać, kurde, te subiki szybciej, mam nadzieję, że w tym roku się uda. Na razie dobijamy do 7100. Raz idą wolniej, raz idą szybciej. Pamiętajcie, kurde, podsyłać tam kumplom, koleżankom. Niech każdy zostawi suwika. Będzie szybciej, będzie łatwiej. Cyk i cyk. Co tu za nami? Cyrk przyjechał? Ja pierdyka, myślałem, że nie dohamuję do tej bandy, że się nie złoży w zakręt. Tylko hamulca mu brakuje. O! Nie! Znowu, kurde, przerywa coś. Znowu muszę na benzynę przełączyć. Coś z tym gazem jest, muszę jechać na regulację. Już tam to LPG nam szwankuje. No nic, no trochę mnie wyjdzie drożej te wyścigi, bo na benzynce, no to on trochę spali. Na gazie to bym nie odczuł. Oddalę sobie kamerkę, bo jak się obracam, to kurde nie mogę zobaczyć przodu, bo jest tak blisko kamera. No kurde, ładnie jest tutaj poobijany też. Fajna jest ta szybka, to wszystko jest naprawdę super. Idzie jak burza. Nie zatrzymujemy się, lecimy. Cyk, cyk, cyk. Z tą kamerką jest zdecydowanie łatwiej.
wyprzedzamy więcej w przód wzrokiem i możemy się bardziej przygotować na zakręty. Już się odpowiednio do nich złożyć. Ale zapieprzę to furo, ja pierdzi. Naprawdę, tylko 280 koła, super auto, kurde. O rany, jak się na ciebie patrzy, wydaje się to takie proste. W ogóle nie jestem zdziwiony, kurde. Jakie wieje fachura. Troszkę nosek przytarty. Bok pognieciony, ale jest dobrze. O matko. Nie widział. Klepie się, będzie chodzić. 49 poziom zaraz nam skoczy. Fajnie. No i gitarka. No to teraz co? Ostatnie tutaj wyścigi. Kawał drogi mamy przejechania. 4,5 km, kurde, ale nas tu wyrzuciło. No dobra, lecimy. I śpimy. Po drodze mamy dwie tablice, także sobie zbierzemy expa. Może dokręcimy zaraz. Sobie 49 poziom. Gdzie ona tu będzie skitrana? Pewnie gdzieś tutaj. Proszę bardzo, jest. Hops. Dobry, masz kolejny poziom. Ruszaj po nagrodę. Odpalamy. $7,000, no wcześniej $6,000. Oni zwariowali. Jeszcze tutaj jest tablica. O! Kurków naustawiali. O! Bemki dwie zielone. Kurde, ale jaja. E36. Ktoś zaparkował sobie przed domem. Dwie takie same. Za 400 metrów skręć w prawo. Fajny ten zameczek. Kurde, te wieże. Naprawdę, super skręć sprawa. Skręć w prawo. Zjedź z ronda trzecim zjazdem. Rondo, jakie rondo, kurde. Znowu BM-ki stały. O, lecimy przez strefę, gdzie jest zaginione auto. Ty, może znajdziemy akurat, co? Będzie gdzieś widać z drogi, kurde, taki garaż. Nie, pewnie gdzieś skitrany w dolinach, wyżynach, kurde. Gówno znajdziemy. Ej, widzę chyba, ale i jaja. No to dawajcie. To jest to? No nie gadaj, kurde, tak, chyba tak. Albo i nie. Nie, to jakaś chata? Nie, kurde, myślę, a już, o jest! Ej, no to trafiło się na tym odcinku, jednego będzie mniej do szukania. To już chyba weszło ci w nawyk, masz świetny instynkt. Pokaż to, cacko. Znalezione, zapomniane wozy, kurde, Ferrari GTO. Nie gadaj, Ferrari 280 GTO? W całkiem niezłym stanie? Słyszałeś plotkę na jego temat? Zdziwiona. Podobno jakiś synalek potentata naftowego kupił go, żeby jeździć nim na wakacje w latach 80. Zajechał go prując po Rivierze, a potem porzucił go wracając do domu. Chyba możemy spokojnie założyć, że już po niego nie wróci. No to mamy furę. Kurde, wypatrzyłem z drogi, ja pierdzielę, ale zarąbiście. Dobra, podkręcę ci debrykę i odpicuję. Zadanie no i to jest fajne auto, nie? Ferrari GTO, kurde. Wracamy na szlak. Umiejętność kangura. Dobra, lecimy na skróty. Co mówi stewardesa? Odlot! Ja pierdziele, taka kurde. Łodyga stercząca mi zatrzymała, no nie wierzę, kurde, dobra, wracamy na drogę.
Lądowanie awaryjne. Takie drzewko to powinniśmy ściąć. Bo to jest o tyle dobre właśnie w nowszych Forzach, że możemy ścinać te drzewa. Dobra, bajera, że kurde znaleźliśmy opuszczone auto. No i ostatni wyścig, San Giovanni, wyścig uliczny, dawać, kurde, będzie fajnie. Fajnie, że nam dopisuje pogoda, nie mamy deszczy, jakichś niespokojnych burz, pierunów siarczystych. Dobra, z drogi. Rób ta zdjęcia. Widzowie. Cyk. Cyk. Ale mnie tu troszeczkę wyniosło. Dobra, wszystko pod kontrolą. Nadal pod kontrolą, spokojnie. Nara. Tak jeżdżą chłopaki z Chicago. I pięknie ku zachodowi słońca lecimy, kurde. Zdobyłeś punkt umiejętności. Dzięki. Ale się dobrze jeździ w tej klasie tym Lambosem. Kurde, zarąbiście. Jakie przygotowanie, bo mam nadzieję, że finałem będzie chyba to, co kiedyś tam wspominałem. Ale wyhamował. No nie, no jednak dobre ma te hamulce. Nie, no kurde, ale idziemy. 60% wyścigu, już ich tak odstawiliśmy. Wow. Dobrze, pod kontrolą. Miałem w planach, żeby śmignąć, prześlizgnąć się po tym drzewie i lecimy dalej. Ale mnie wciągało w tą kurde trawę. Trzymaj się! Ja pierdyka. No w ogóle nie chciałem hamować. No i blisko było, że... Po prostu cudownie. Zaczynasz zjednywać sobie fanów. Żebym się kurde zdrowo rozpieprzył. Tak! Kolejne zdobyte mistrzostwo. Zbliżasz się do miejsca w finale. Hej, stary. Niewiarygodny występ. Masz na koncie tyle wygranych w mistrzostwach, że możesz wejść do finału wyścigów Horizon. Wracajmy na festiwal, żeby się przygotować. Odblokowano finał Horizon. Kurde. Oj, dobry odcineczek siadł, kurde. Ależ prawie 50 poziom, jeszcze troszkę brakuje. Na złoto, nowość. O nie! Ja pierdykam, zobaczcie. No, to jest Goliat. Tylko taki w sumie połowiczny, bo on tam biegnie też w lewo, tylko nie mamy już jak dalej odsunąć mapki. Ale on nie biegnie tu, w tą stronę. Taki nie do końca Goliat. Horizon Finale, wyścig uliczny. Ja pierdziele, ale bajera. Jesteśmy tutaj. Dobra, kończymy to. W następnym odcinku zobaczycie, jak jedziemy w finał Horizon. Do wygrania jest 50 tysięcy, wyścig uliczny. No będę musiał sobie przygotować furę. Ciekawe, czy będę miał do wyboru, czy będę miał jechać tym Lambosem, bo chciałbym jedno auto sobie kupić na ten finał.
O kurde, ale dobry odcineczek był. No dobra. To by było na tyle. O kurde, jak chciałem... Ty odleciał uderzak, akurat było widać. Od takiego uderzenia. Ten mu zdemolował się ten zderzak. Przecież jeszcze by kurde chodził. Ja pierdykam. No fajnie, że odpadają te zderzaki, tylko szkoda, że na mnie nie odpadają, ale git, dobra, tak czy siak, strzałeczka, do następnego, cześć!